za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie szwagier. O. O, w końcu! Już nie mogliśmy się doczekać. Ale teściowa mieszka teraz. Łantka! Gdzieś na obrzeżach miasta mieszka szwagra szwagier Antek. Przydarzyła mu się zabawna historia. Ale po kolei. Antek na swoim metrażu nadal gości teściową, która już od dłuższego czasu tej gościnności nadużywa. Cip, cip, taś, taś, cip, cip, taś, taś, cip, cip, taś, taś. Komuś byś szuka, co nie szyderujesz? Niech twoja mamusia sobie szuka. Kto w tych czasach normalny trzyma kurczaka pod łóżkiem? Teściowe już chyba całkiem odjebało. Zwierzaczków dla niej się zachciało. Króliczka, kurczaczka. Chyba żeby odhodować i zeżreć. Przecież wie, że to jej terapeuta zalecił. Tak, przez telefon. Jakby ja z wszystkiego korzystał, to mi przez telefon. I właśnie przez ciebie mamusia ma zszargane nerwy. Cip, cip, taś, taś. Nie szukaj cip, tego kurczaka, taś, taś. Bo on odleciał do ciepłych krajów. A jak jeszcze mi kasa z portfela będzie ginąć, to i wasz ten królik pokisa do Australii. A, chodzi o zaskórniaki. To chyba sprawka ta dzika. Ja bym nie podbierała. Wszystko bym zabrała. Ty tam małym się nie zasłaniaj. Dobrze wiem, co robisz, jak mnie nie ma. Ale skąd? O, siema szwagier. A co ty tam kurwa robisz? A na chuj się pytasz, jak i tak dobrze wiesz. A, nie, to nie było do ciebie. Ty, sprawę mam. Nie chcesz może królika kupić? Królika? Nie. Jak na razie z królikami dałem sobie spokój. Za dużo ślimaków w trawie. No, chyba że na obiad. Nie, szwagier, to miniaturka. Teściowa se hoduje. Przelewa na niego swoją miłość. I nawet z nim śpi. Terapeuta zalecił. To szkoda, że nie zalecił, bo dusiciela. Żeby zawijała sobie na szyję i z nim spała. To jak, szwagier? Chcesz króliczka? Za flachę oddam. A na chuj mi ten króliczek? No, będziesz miał zwierzątko domowe. Akurat zwierzątek domowych to ja mam pod dostatkiem. Od jakiegoś czasu coś chodzi na strychu. Byłem, sprawdzałem, ale niczego nie widziałem. Ty, Antek, flachę to ja ci i tak postawię. Przyjdź, bo jest temat. O, i to jest zaproszenie. Zaraz będę. A ty gdzie? Ja? Idę do szwagra. A jak wrócę, to na kolację ma być pieczony królik z warzywami. Się nie zestraj. A to kpina? Rozkaz czy prośba? Zoszka to dobra dziewczyna. Ładna, zgrabna, z poczuciem humoru, ma dystans, ale przy mamusi to tak się nauczyła docinać. Antek nie chciał już dłużej słuchać żony, więc nie zwlekając znajomą ścieżką, udał się do szwagra. Proszę? Siema, szwagier. A co ty tu pochwalony? A co ty nie wiesz, że już kościoło otwarte? Antek, dzieje się coś złego. No tak, jak trwoga, to do Boga. Wiem, że szwagier może upolować niedźwiedzia, że może walić w trzepak godzinami, ale o to ło? Całkiem mu odjebało od tej izolacji. Antek, to wszystko sprawka nieczystej. Nieczystej. No i wszystko jasne. Ciemne. Szwagier, wstawaj. Się nawalisz jakieś berbeluchy zamiast czystej i później o mamy masz. O mamy? Jakie o mamy? Od 3 dni alkoholu w ustach nie miałem. Wiem, co widzę i wiem, co słyszę. Ty, a może to ci tak z braku alkoholu się dzieje? Akurat alkoholu to mam potąd. Tak, ciekawe skąd, jak w sklepach pustki. Napędziłem. Niby sytuacja się normuje, ale jak ja to się śmieję, drożdży w sklepach nadal brak. Mało tego, alkohol z półek zniknął. Wcześniej zapasy zrobiłem. Takiego spirytusiku napędziłem. Służba zdrowia by pozazdrościła. To gdzie ten spirytus? No gdzie, gdzie? Na strychu, a gdzie? No to dawaj go! Przecież sami obiecywałeś. Obiecywałem. Za wykonanie zadania. No to co mam zrobić?
iść na strychy i przynieść flachę. I tak już od kilku dni. Na początku tylko w nocy, potem już w dzień. A dzisiaj mógłbym przysiąc, że słyszałem głosy. A ci ten głos powiedział: szwagier, przestań pić! Antek, to nie jest śmieszne, zresztą sam słyszałeś. Szwagier, trzeba słuchać głosu, ale głosu rozsądku. Na wszystko jest jakieś racjonalne wytłumaczenie. Znając Antka, to zaraz będzie mi gadał, że tam chodzą łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. A może jeszcze cieczewie? O los cieczewi to ja się nie martwię. Tak? To skoro jesteś taki obojętny, to może skocz raz, dwa na górę i przynieś flachę. Ja? A czemu ja? Ja nie idę. Skoro u szwagra chodzą tam jakieś wilki i rysie, to już jest sprawa wagi państwowej. Wiem, tu trzeba wezwać straż, policję, wojsko. Tak, kurwa, na koniec jeszcze skarbówkę z prokuratorem. A to niby czemu? Czemu? Zapomniałeś, ile tam mam spirytusu? O mordo. To co robimy? Nie pozostaje nic innego, jak wezwać zaprzyjaźnioną osobę, która nie zatrzyma się przed niczym. No i co tu się stanęło, że mnie ze służby ściągacie? Chodź na górę, przynieś flachę i obgadamy temat. Na górę? No u mnie, na strych. Z doświadczenia wiem, że coś kombinują. Wyczułam jakiś podstęp. A czemu sami nie pójdziecie? Bo broni nie mamy. Broń, a po co? Po co? U szwagra na strych dzik się wpierdolił i nie chce wyjść. Dzik? No dzik. Czy tam kuna? Co to za różnica, pitbull? Ty jesteś stróżem prawa czy cieciem osiedlowym? Za dużo pytań, a tam woda stygnie. Pistolet w dłoń i niech wali we wszystko, co się rusza. I co? Myślisz, że przyniesie? Przyniesie. Po oczach widzę, że dawno alkoholu w ustach nie. Nie ruszajcie, policja! No tak. Moja drabina już dawno prosiła się o odnowienie. A pitbull ciężki chłop. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Jezus Maria! Co tam? Duchy! Jakie duchy? Dziewczynkę, szwagier, dziewczynkę widziałem! Dziewczynka? Coś musi pitbullowi się przewidziało. Dobra, trzeba go na łóżko wrzucić. A ciężki pierdolony się spas na tej kwarantannie, a teraz dziewczynki widzi. A co, jeśli on naprawdę to widział? Tak, to były odgłosy małych stópek. Fagier, ty za dużo filmów się naoglądałeś. Właśnie, trzeba zrobić jak na filmie. Trzeba spełnić wolę ducha. Jaką wolę? Ostatnio. Trzeba się zapytać, czego dusza potrzebuje? Kiedyś w nocy wracałem od szwagra do domu. I w okolicy cmentarza coś w krzakach się poruszyło. Ja się pytam, czego dusza potrzebuje? A ta odpowiada, papieru do duchu. Kurwa, szwagier, ty stary grabasz, a duchów się boisz? A co ty myślisz? Cmentarz w nocy to jedyne miejsce na ziemi, gdzie mniej się boisz o siłkę z bejsbolem, niż małej dziewczynki w sukieneczce z warkoczykami. O kurwa! Szwagier! Ostatnio przerabiałem posadzkę. A może ona jest tam pochowana? I ja naruszyłem jej spokój. Idę tam! Nie idź, szwagier! Idziesz ze mną! Ja? Ty jak to? O kurwa! Pitbull! Pobudka! Nie, no nie wierzę!
to duchy naprawdę istnieją? Czemu to akurat mnie spotyka? Hej! Jest tam kto? Jam jest szwagier, słyszysz mnie? Tak. Czego dusza potrzebuje? Wrócić do domu. Jest! Nawiązałem kontakt! Dusza chce do domu. Pomogę jej. Chcesz wrócić do domu? Tak. Coś stoi na przeszkodzie? Tak. A co? Nie ma drabiny. Drabina? Po moim trupie! Na dziś mi wrażeń wystarczy. A po co ci drabina? Żeby wrócić do domu. To gdzie ty mieszkasz? Na Mickiewicza 10. Mickiewicza 10? Natalka? A co ty tam... Co ty tam robisz? Tata mnie wyszedł po butelki. No i wszystko jasne. Sąsiad regularnie wysyłał dziecko, by te podkradało mój alkohol. Najpierw zarekwiruję parę buteleczek, a jak wytrzeźwieje, to złożę wizytę jej rodzicom. Ach, ta moja Zośka. Wykrakała. No normalnie wykrakała. Każdego w życiu spotykają zabawne historie, a kolejną, która przydarzyła się szwagrom, zobaczycie już wkrótce, w kolejnym odcinku. Szwagier znalazł mi fuchę? Mam nadzieję, że nie u siebie na cmentarzu, bo ja do łopaty się nie nadaję. Mówił ja, Janusz Slonina.